Gościem Boxing News Łukasz Juras Jurkowski. Witam serdecznie. Uszanowanie. No Juras, wiele spraw w zasadzie się nałożyło na twoją osobę, w dużym cudzysłowiu. Może zacznijmy od dyscypliny, która bardziej mnie jest bliższa. Boks zawodowy gdzieś tam się pojawił w twoich komentarzach na BetSavie, na twoim blogu. Co się stało, że, no nie chcę powiedzieć wiadro pomyj, ale takie no, konkretne lanie spuściłeś temu zawodowemu boksowi? Nie, myślę, że wiadro pomyj to przede wszystkim zdecydowanie za mocne słowo. Ja gdzieś wyraziłem swoją subiektywną opinię na temat tego, co obserwuję i co dostaję w polskiej telewizji przy okazji gal boksu zawodowego i gdzieś patrząc na rozwój MMA w Polsce, patrząc w którą stronę profesjonalizacji sportu idzie to u nas, wiesz, my jesteśmy cały czas młodą dyscypliną jako MMA, a boks jednak ma już parę lat swoich na rynku i mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz gorzej pod względem jakości. Nie mówię o produkcji technicznej gali, bo to już jest absolutnie już w ogóle inna sprawa, ale zaczęło mnie po prostu irytować jakość rywali dla polskich zawodników. Przysłowiowe pompowanie balonika przy okazji każdej, choćby najmniejszej gali w jakiejś naprawdę maksymalnej wiosce, a fakt jest taki, że kurczę, no nie mamy obecnie żadnych bokserów takich, którymi możemy gdzieś wojować świat, wojować Europę, bo konsekwentnie wszyscy ci, którzy dostają, oprócz Tomka Damka, bo to jest, wiesz, ja stawiam trochę Tomka Damka, Andrzej Gołota, Michał Czeski, zresztą pisałem o tym w blogu, to jest dla mnie absolutnie inna liga. Robienie z Artura Szpilki na przykład, już bohatera narodowego, przyszłość wagi ciężkiej, wiesz, no ostatnia nadzieja białych, to zostało gdzieś tam szybko sprawdzone przez zawodnika, z którym teoretycznie moim zdaniem, no na miarę przynajmniej potencjału marketingowego, jaki jest nam sprzedawany widzom, wiesz, zostało brutalnie to sprawdzone i sprowadzone na ziemię i czekam, wiesz, niech te gale będą dobre, organizacyjnie poprawne, ale niech do polskich zawodników już na etapie 7., 8., 9. walki przyjeżdżają zawodnicy, którzy potrafią tyle samo co oni boksersko, a nie autobus kelnerów z Czech czy Węgier za $500 na autobus. Wiesz, w tych samych rękawicach, w tych samych spodenkach wszyscy się biją, przyjechali przegrać. To jest bez sensu, bo ja mam wrażenie, że my sami sobie szkodzimy. Ja jestem wielkim fanem boksu. Ja lubię oglądać boks i wiele nocy stawałem nie tylko na polskich bohaterów ringów, ale również na tych zagranicznych. I mi, wiesz, po prostu szkoda patrzeć. No, wiesz, pompowanie rekordu 30-30-30-0. Zaraz walka o mistrzostwo świata, a w rzeczywistości nikt nigdy nie zagroził nawet naszemu bokserowi. Niech na etapie, mówię, początkowych startów ograją się, pobiją się z rywalami, którzy mogą ich sprawdzić i wtedy będziemy mieli odpowiedzi na to, czy faktycznie któryś z naszych zawodników jest mega talentem. Myślę, że mamy kilku talentowanych zawodników, ale póki będą walczyć z kelnerami, ja będę na nie. Ale mówisz o kimś konkretnym, bo wspomniałeś jakby tak, no mimochodem, między słowami o Szpilce. No to jest niewątpliwie jakiś tam bohater tego boksu zawodowego, bo tak chyba trzeba go dzisiaj nazywać. No tutaj stawiasz taki wielki znak zapytania przy tym zawodniku, ale uważasz, że jego umiejętności jakby są dużo niższe niż umiejętności zawodnika, z którym ostatnio walczył. Według ciebie, ja nie wiem, on będzie tylko mistrzem polskiego podwórka, bo to pytanie chyba po walce z Jenningsem, bo tu o tym rozmawiamy, zadaje sobie, myślę, 99% polskich kibiców. No między innymi, no powiedzmy, że gdzieś Artur Szpilka wyrósł raz na frontmana, jeżeli chodzi o polski boks i na nim gdzieś opiera się tak naprawdę całe to nasze zawodowstwo. Trochę tak, no trochę masz w tym racji. Na tle Jenningsa moim zdaniem wypadł słabo. No, mówienie, nie wiem czy na papierze wygrał u którego sędziów, który już z rund. Nie wygrał. No właśnie, no to jest chyba odpowiedź na to, czy jest potencjał. Potencjał może tak. Ale teraz oprócz gadania, oprócz pokazywania się, oprócz całej otoczki medialnej, trzeba wejść na salę i mam wrażenie, że paradoksalnie ta walka z Jenningsem możemy dać więcej, bo jeżeli Artur teraz zrozumie, że on może wyjść troszeczkę wyżej niż na poziom, niż który reprezentuje, a poziom, który został brutalnie obdarzony przez półamatora, no to jeżeli zabierze się do roboty, to ma jeszcze wiele lat, wiele czasu na to, aby naprawdę zaskoczyć takich pseudoekspertów jak ja, czy innych ludzi, którzy gdzieś tam... Ja mogę powiedzieć, mam podobne zdanie niestety. No, ja mu życzę wszystkiego najlepszego. Ja chciałbym, żeby znowu ktoś był w polskim boksie, na którego mogę stać w nocy, na obecną chwilę. Nie mam czasu dla nich nawet wieczorem. A, czyli gale bokserskich na żywo nie oglądasz? Jeżeli walczy Krzysiek Wodarczyk, myślę, że gdzieś tam kilku znajomych, to zerknę, ale tak, żebym jakoś gorąco czekał i nastawiał, wiesz, cały dzień na ten jedno wydarzenie, czy tydzień, miesiąc, to na pewno zdecydowanie nie.
No dobra, to przejdźmy na twoje podwórko. Miałeś ogromny udział, bo chyba tak to trzeba nazwać, przy zakontraktowaniu Janka Błachowicza do UFC. Powiedz coś o tym, jak wyglądały kulisy, bo tego są ciekawi na pewno kibice. Jak wyglądało zachowanie KSW? Miałeś okazję na tym wspomnieć dość króciutko na blogu swoim. A jak to wyglądało od kuchni? Oni nie robili żadnych przeszkód Jankowi, no bo to jest wielka gwiazda KSW, jakby nie patrzeć. No człowiek, który ma pas mistrzowski tej federacji, nie chcę powiedzieć, że przysłowiowo wrzuca go teraz do śmietnika, no ale idziesz szczebel dalej, a dla organizatorów no to jest to lekka zagwozdka. Przede wszystkim ja to niewiele mam wspólnego z tym kontraktem, poza tym, że wiedziałem, że od kilku miesięcy toczą się gdzieś rozmowy w tym temacie i że był podpisany wcześniej niż wy wiedzieliście na przykład, wiadomo, tak? Zaraz rodzina prawie, ale nie, no chłopaki z KSW zachowali się bardzo w porządku, bo myślę, że oni już jakiś czas temu zrozumieli, że nie zatrzymają Janka na siłę, że jego ambicją sportową jest pójść do UFC i tam się sprawdzić. Zawsze może wrócić tutaj, zawsze będzie mistrzem, zawsze będzie bohaterem. Tam spróbuje swoich sił i zdali sobie z tego sprawę. Pomogli w wielu sprawach organizacyjnych przy podpisywaniu z tym kontraktem, czy w związku z kontaktem z UFC, jakimiś tam prawnymi aspektami. Bardzo fajnie się zachowali, wielkie brawa dla nich i myślę, że dalej tam gdzieś MMA Promotion przyjęła wszystkie negocjacje. Dogadali się już jakiś czas temu i fajnie, no bo dla Janka to jest jakieś tam spełnienie marzeń i tak jak mówiłem wcześniej, tak mogę powiedzieć, że to teraz. No Janek nie idzie tam pomarzyć o kontrakcie, tylko jedzie ten kontrakt przedłużać, myślę, że przez najbliższe kilka lat. No właśnie, jak oceniasz szansę Janka? Bo on kiedyś zażartował w jednym z wywiadów, jeszcze zanim w ogóle był temat UFC, że tak powiem, na powierzchni, że chciałby walczyć z Jonesem. Jak ty to widzisz? On jest zawodnikiem według ciebie na tyle perspektywicznym, że faktycznie ten pułap najlepszych z najlepszych w UFC to jest pułap Janka Błachowicza? Na początku na pewno nie, no bo niech on wejdzie do klatki i najpierw udowodni, że jest godny walk z czołową piątką kategorii półciężkiej. Dajmy mu na to czas, ale ja gorąco wierzę, że tak będzie, no, że to nie będzie walka o utrzymanie się na kontrakcie, tylko walka o najwyższe cele. Najwyższym celem jest pas mistrzowski organizacji UFC. Czy będzie go miał John Jones, czy ktoś inny, prawdopodobnie jeszcze Jones, jak znam życie. No to oczywiście sprawa jak najbardziej otwarta, ale Janek sportowo potrafi absolutnie wszystko, w każdej płaszczyźnie walki. Moim zdaniem jest najlepszym polskim zawodnikiem MMA, bezwzględnie. Włączając oczywiście Mameda i absolutnie wszystkich, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Ostatnie jego walki może nie porywały, ale te ostatnie walki, ja myślę, że były gdzieś tam też podyktowane troszeczkę stresem związanym z tym, że nie mogę pozwolić sobie na przegraną, mając w perspektywie kontrakt z UFC. I on był bardzo mocno zablokowany, bardzo zachowawczo, już abstrahuję od kontuzji, najpierw jednego kolana, potem drugiego, ale on się bał przegrać walki. I te walki były takie dobre, poprawne, ale bardzo bezpieczne. Teraz, jak już jest w UFC, wejdzie do klatki i mam wrażenie, że my zobaczymy absolutnie tego zawodnika, którego oglądaliśmy w pierwszych startach KSW, gdzie nokautował, gdzie poddawał, gdzie toczył otwarte boje i naprawdę wjeżdżał wszystkich jak pitbull w kurę. I mam wrażenie, że tak będzie również za oceanem. Mocno dopingowałeś Piotrka Strusa, z tego co widziałem. Opowiedz coś o tym zawodniku, bo wiem, że razem trenujecie, macie okazję pewnie też sparować, bo ty mimo tego, że jesteś nieaktywny, nazwijmy to klatkowo czy ringowo, cały czas jesteś aktywny sportowo. Jak oceniasz tego zawodnika? To jest perspektywiczna osoba, jeżeli chodzi o MMA, szczególnie światowe, bo chyba w tych pułapach powinniśmy rozmawiać. Ja myślę, że nie wychodźmy jeszcze, nie straszmy światem Piotrka. Piotrek jest wciąż młodym zawodnikiem, wciąż zawodnikiem na dorobku. Przed nim teraz starcie z Carlosem Wymolą, który da sporo odpowiedzi na temat jego kariery, ale też jakiś potem Abua Zajder na KSW, ale to są dwie walki z dwoma dobrymi zawodnikami. Piotrek jest na tej etapie kariery, że on może te walki przegrać, może je wygrać, może zremisować i to nie ma większego wpływu. No, on musi się ubijać, jeździć, sprawdzać się właśnie z takimi nazwiskami, z czołówką europejskiego MMA. Co będzie później, zostawmy to. Niech on teraz wyjdzie do Wemoli, niech on potem wyjdzie do Azaitara. Pod koniec roku prawdopodobnie stoczy jeszcze jakiś pojedynek, bo on musi się bić jak najczęściej i będziemy robić jakieś podsumowanie. No ja gorąco wierzę, Piotrek jest jednym z najbardziej pro zawodników, jakich znam, jeżeli chodzi o podejście do tego tematu. Niezwykle ambitny i mam wrażenie, że to wszystko, ten cały jego talent, bo bez wątpienia talent do tego sportu ma poparty tak ciężką pracę, jaką on wykonuje, on będzie przynosił efekty. Czy już teraz? Nie wiem. Mam nadzieję, że w przyszłości gdzieś ten wywiad sobie odkopiemy i potwierdzimy to. To jest zawodnik, który ma przyszłość, wszystko jest w jego rękach i nogach.
Ostatnią walkę ty sam stoczyłeś w 2011 roku, z tego co dobrze pamiętam. Ja pamiętam. Nie ciągnie cię, żeby wrócić, bo będziesz miał trochę więcej czasu teraz chyba, bo to UFC z, że tak powiem, naszej kochanej stacji Orange Sport wypada. Niestety, to mówię, bo wygląda na to, że wypada też z całego polskiego rynku. No ale zanim o UFC, nie ciągnie cię do klatki, do ringu, Juras, bo patrzysz na to, jak ci zawodnicy trenują, widzę, jak krzyczysz, no tu przez moment zresztą przekrzykiwałeś się z Mirkiem Oknińskim. Jak to wygląda? Nie ciągnie wilka do lasu? Ciągnie, no Łukasz, co bym ci powiedzieć? No ciągnie, ja bardzo chciałbym jeszcze raz podjąć tą adrenalinę, ten cykl przygotowań, reżim treningowy. Staram się to narzucać sobie gdzieś tam, dbając o to, żeby jakąś tam formę trzymać właśnie, żeby móc wyjść na matę i przynajmniej w jakimś stopniu być sparring partnerem dla zawodników na Stula Team. Ale to temat jest zamknięty, no. Dla mnie temat zamknięty, absolutnie, wiesz, miałem już propozycje za finanse, których nie zarobiłem przez całą moją karierę, za jeden pojedynek. Nie wchodzi to w grę, no. Jeżeli ja powiedziałem koniec, pożegnałem się ze wszystkimi, to ja jestem raczej z tych ludzi, którzy dotrzymują słowa. Głupie pytanie, dlaczego? No bo łatwa kasa do zarobienia. Mówię duży cudzysłów, bo wygrasz, przegrasz i inkasujesz jakąś gotówkę. Nie ciągnie cię to, nie, że tak powiem, nie myślisz tymi kategoriami? Nie wszystko jest na sprzedaż i mam wrażenie, że sporo wartości czysto moralnych w Polsce, w całej strefie od show biznesu przez politykę aż do sportu zostaje gdzieś mocno schowanych sobie głęboko w dupę. Moje nie, ja muszę być fair w stosunku do siebie. Jeżeli powiedziałem nie, to nie. Staję rano przed lustrem, patrzę się i wiesz, potem jeszcze przez najbliższe kilka lat chciałbym robić to bez niesmaku, wiesz, na twarzy. No. Nie, to nie, wiesz, biorąc walkę za jakieś tam mega pieniądze, zarobiłbym te pieniądze, no ale straciłbym dużo, dużo więcej. A nie żałujesz trochę, że jakby ta twoja kariera trochę się potoczyła w, nie w takim kierunku jak choćby, nie wiem, obecnych tutaj zawodników, czy Jotki, czy wspomaganego, wspieranego przez ciebie Błachowicza, że ty do tej klatki UFC nie dałeś rady wejść? Nie, ja całe życie, jedną z takich moich maksym powiedzeń jest: żałuj tylko tego, czego nie zrobiłeś. Ja zrobiłem absolutnie wszystko, co chciałem zrobić. Nie walczyłem w UFC, walczyłem w KSW, walczyłem za oceanem, w klatce nawet wygrałem. Cieszmy się z małych rzeczy. Ja uważam, że każdy mój ruch w mojej sportowej karierze, czy był przemyślany, czy mniej przemyślany, wiesz, miał jakieś znaczenie. No, ja stoję teraz udzielając wywiadu dla boxingnews.pl i wiesz, jestem szczęśliwym człowiekiem. Czyli nie potrzebujesz tego? Ja potrzebuję. O tej adrenalinie, Łukasz, o tym, bo zupełnie inaczej jest, wiesz, kiedy się wchodzi samemu do oktagonu czy do ringu, a zupełnie inaczej jak stoisz z boku i krzyczysz jak Mirek Okniński, który tutaj nie wiem, czy będzie mówił w ogóle po tym treningu. Mam miastkę adrenaliny dostaję stając na rożniku moich zawodników, czy na Stula Team, czy Copacabany. Jadąc na transmisję na żywo, będąc przy ringu, będąc w szatni z zawodnikami, gdzieś mogę to wszystko jeszcze raz poczuć. I wystarczy, no. Ja dużo rzeczy na co dzień robię, także nie mam czasu nudzić się, nie mam czasu tak naprawdę siąść i zastanowić się, a może jednak by. To gdzieś wystarczająco mam dużo na głowie zajęć rodzinno-zawodowych. Aby być, no mówię, szczęśliwym człowiekiem, niepotrzebnie gdzieś tam myślącym o głupotach. Michał Materla, mówi się tam gdzieś po cichu, że dołączy do Janka Błachowicza. Według ciebie realny scenariusz, czy raczej nie? Widziałbyś go w UFC? Też gdyby, podobno miał jakąś propozycję, nie wiem, ja tego nie potwierdzam, nie zaprzeczam, bo nie wiem od niego tego, ale według ciebie, jeżeli taka propozycja by padła, powinien szybko się spakować i za ocean, czy jeszcze się pobawić w to KSW? Michał Materla, tak jak Janek Błachowicz, ma w kontrakcie zaznaczone, że jeżeli zgłosi się UFC, to może zerwać kontrakt z organizacją KSW. Jeżeli zgłosi się UFC z kontraktem, to Michał ten kontrakt podpisze. Kropka. A powiedz, według ciebie tego, że tego zapisu nie będzie dla nowych zawodników w KSW, dobrze, źle? Ty uważasz, że każdy z nich powinien walczyć o ten zapis, czy nie? To jest biznes. To jest biznes, dla UFC jest biznes, KSW też jest biznes. Oni teraz podpisują zawodników, chcą się to zabezpieczyć, bo oni gdzieś tam wpompują troszeczkę grosza w ich promocję, zrobią z nich bohaterów. Oni będą wygrywać, tak? Bo jak będą przegrywać, wiadomo, że bohaterami nie zostaną. Trzeba uważać, bo tam grubo się dzieje. Ale to nie, to normalne. No UFC też ma wszystkich na wyłączność, więc nie sądźmy KSW, bo UFC robi to od początku swojej działalności. A powiedz, jeżeli chodzi o Mameda Khalidova, bo większość ludzi widziało jego właśnie za oceanem, a tu wygląda na to, że Mamed trochę pozostaje skazany na to KSW. Wydaje mi się, przynajmniej z mojej perspektywy, że ten kontrakt jest na dzień dzisiejszy na tyle dla niego
dobry, że on chyba za tym oceanem tej swojej nogi nie postawi, tym bardziej, że Mamet dzisiaj już nie jest zawodnikiem najmłodszym. Według ciebie robi źle, nie wylatując za ocean, a mając taką propozycję, czy to jest dobrze, że on zostaje tą polską gwiazdą? Ojej, to temat wraca jak bumerang konsekwentnie. Mamet jest dorosłym człowiekiem, absolutnie wie co robi i ja absolutnie szanuję każdą jego, jako kolega, każdą jego decyzję. Chciałbym oczywiście zobaczyć Mameda z czołówki powagi średniej UFC, bo mam wrażenie, że on by nie pojechał tam przewalczyć, tylko naprawdę. To z jego potencjałem, umiejętnościami spokojnie zarobiłby dużo więcej prawdopodobnie niż tutaj, ale po co ryzykować, no. Tu jest gwiazdą, tu ma wszystko, KSW tak naprawdę dało mu jego rodzinie absolutnie wszystko, więc ja absolutnie rozumiem, nie? To jest, mówię, dorosły człowiek, podejmuje słuszne decyzje w jego opinii, na pewno przemyślał to wielokrotnie, konsultował się z wieloma ludźmi. Zostawmy już ten temat. Ale ty na tacy zawodnicy teraz jeżdżą tam. Krzysiek Jotko obok nas, a powiedz, a ty na miejscu Mameda byś wyjechał czy nie? Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na pytanie. A powiedz jeszcze tak, bo wyparowała nam gala UFC z Orange Sport. Skomentuj to jakoś dla kibiców, oni wszyscy czekają na to, może się ten los odmieni jednak. Jak to napisać na blogu, cześć to my, dziś UFC, tak? Czy oni ten głos jeszcze usłyszą, czy to będzie ostatnia gala teraz, kiedy zobaczymy? Dramatyzujemy za bardzo, no nie będzie UFC, ale wciąż mamy PLMMA, wciąż mamy KSW, wciąż mamy, mam nadzieję, że w Orange Sport niedługo kolejne gale, które dojdą gdzieś tam w ramówkę naszej stacji. Będziemy się słyszeć bardzo często. To mam nadzieję, że UFC wróci, a kiedy, co, jak, spokojnie, no, odpocznijmy chwilkę i za chwilkę zabierzemy się do roboty. Jest sporo materiałów, są programy, jesteście wy, można sobie poczytać, pooglądać, a kto będzie chciał obejrzeć w nocy UFC, to obejrzy. Bez naszego komentarza, smuteczek, bo ja mimo tego, że no mówię, zarywało się każdy weekend, gnało się przez całą Polskę, robiąc jedną rzecz, na przykład, no nie wiem, teraz w Jarocinie, szybko do Warszawy na transmisję i tak cały czas męczące, byłem nieprzytomny, ale strasznie to kochałem i mam wrażenie teraz troszeczkę będę miał więcej snu, ale gdzieś tam gorycz lekka będzie. No ja czekam i jestem przekonany, że to wróci. MMA zrobiło nam się naprawdę wiele. Jeżeli chodzi o poziom, ciężko go określić, dopóki te gale, że tak powiem, nie zaistnieją na rynku. Według ciebie to jest prognostyk, że idziemy w dobrą stronę, bo robi nam się promak, robią nam się jakieś inne gale. Nie wiem, uważasz, że oni mają jakąś szansę zaistnieć faktycznie na dłużej na tym rynku, czy to będzie, bo MMA tak już próbowało. No i niby jeszcze, że tak powiem, nie powiedziało ostatniego słowa, ale te słowa jakoś tak ucichły. Wszystko zależy od tego, jak te organizacje zostaną poprowadzone. Czy promak będzie strzałem w dziesiątkę? Nie wiem. Byłem przekonany, że MMA Atak jest takim produktem, który będzie przyciągał widzów. Też się wysypali. MMA to jest tak ciężki biznes, że żeby tutaj się utrzymać na rynku, trzeba mieć przede wszystkim duży pomysł, nie duże pieniądze, duży pomysł na to, jak to zrobić. I życzę wszystkiego najlepszego wszystkim organizacjom. Mam nadzieję, że promak się utrzyma. Ostatnio byłem w Jastrzębiu Zdroju na gali ICW, też bardzo proto wszystko wyglądało, że też znajdą gdzieś tam mobilizację, siły, pomysł na to, aby to wszystko utrzymać na rynku. No tak jakbyśmy mieli kilka organizacji. Tak naprawdę w każdy weekend w Polsce gdzieś dzieje się teraz gala MMA. I tylko się z tego cieszyć, bo jeszcze kilka lat temu mieliśmy tylko i wyłącznie KSW dwa razy do roku. Czego ci życzyć na koniec, powiedz Juras, bo tak walczyć, nie walczysz, no ale trenujesz, to może jest coś, że tak powiem, czego można ci jeszcze życzyć? Wszystkim moim zawodnikom zdrowia i zwycięstw, a mi jak najwięcej pracy za mikrofonem. To tego ci życzę i dziękuję za wywiad. Dzięki wielkie.